super wschód słońca, naprawdę rewelacja. Idę trochę na internet, o tej porze nikogo nie ma, może jakaś kawa, szybki internet, to jest to. Dobry początek dnia. A później może będzie wyprawa, kto wie. W każdym razie wschód wyszedł super. A tak widzicie, wygląda ze słońcem temat i ujęcie. Rewelacja. Muszę powiedzieć, że rzadko mam takie okoliczności, że nie widzę, co nagrywam, ale tutaj pod słońcem w okularach naprawdę nie widać. Dzisiaj mamy mały projekt, a mianowicie mamy się dostać stopem do portu Galip, co wydaje się być takim projektem średnim, ale założenie jest takie, że mamy, nasz budżet wynosi 5 dolarów na transport, co tutaj na białych 5 dolarów to jest po prostu jakaś wartość. Uwaga dziewczyny, bardzo mała. Dobra, w każdym razie ruszamy, za dużo nie będę wam opowiadał. Tyle co wyszliśmy z hotelu, a już facet złapał gumę i był potężny wybuch. Myśleliśmy, że to zamach, a to po prostu był wybuch samej opony, która pękła przed momentem gościowi. Chyba ma teraz niezłego kapcia. Nie wiem, czy wygląda to lepiej, ale przynajmniej jest. Hi! We found this terrorist, mamma mia! DHL, Mercedes-Benz. Assalamu alaikum. We are going to Port Galip. We have three persons, Port Galip. Arthur, how can I help you? Where are you going now? Port Galip, yes. Siva? Siva, Port Galip? City, Portugal. We have $5, it's okay for you? Three persons. It's okay? Fine. Can I sit here? It's better, too many people. Thank you very much, my brother. Have a nice day. Alhamdulillah. Mamy to, musimy przejść przez ramę i przejść tam. Bo oni jadą dalej. Pojechał nasz ziomeczek. Najwyższe krawężniki, jakie do tej pory mieliśmy. 40 cm. Muszę przyznać, że byliśmy w różnych miastach egipskich i Port Galip jest naprawdę jednym z najładniejszych. Całkowicie prywatne miasto, ale naprawdę jest mega zadbane i mega wysprzątane. Trzeba przyznać, że się tutaj bardzo starają. Jest jedno z takich nielicznych miast. Jeżeli tylko macie okazję, to polecam właśnie tutaj przyjazd do Portu Galip, bo to jest faktycznie ewenement, jeżeli chodzi o Egipt, ale myślę, że też kraje arabskie, no może oprócz tych bogatszych, tak jak Emiraty. Natomiast Port Galip jest po prostu rewelacyjny pod kątem zadbanego miejsca właśnie w kraju arabskim. A jak wam się wraca po roku tutaj do Portu Galip? Fajnie. Wspaniale, z dużym sentymentem. Super. Siadaj, Mila. Siedzisko jest ruchome. Odpocznij sobie. No teraz będzie was widać. Okej, dzięki. Tutaj, co tu się dzieje z Renatą i Marzeną? Renata i Marzena zapraszają. Zobaczcie, a także od Narodaty.
Proszę. Jesteśmy już teraz przy głównym miejscu, przy głównym placu w Port Galip. Jest choinka i palmy, to jest jedyny taki klimat. Merry Christmas, to sama choinka, która była w zeszłym roku tutaj. Naprawdę czad, jesteśmy po roku w tym samym miejscu, bardzo się cieszę, bo to jest świetne wrażenie właśnie, że tu jesteśmy. Hejka, macie jakieś prezenty? Tak. Mama, mama. Tutaj ktoś chyba nie dowierzał. Co za nas właśnie da? To są pudełka. Ale wspaniałe prezenty. Zobacz jeszcze, może coś znajdziesz fajnego. No, pudełko. Mila, a jak wygląda choinka tak w takim klimacie tropikalnym? Fajnie. Nie jest śmieszna? Chciała zdjęcie z prezentami, możesz mi zrobić? Ja? Tak. Tak. Teraz wystarczy. Jeszcze daj trochę. Nie. Ale dostałaś dużo prezentów. Ale ekstra. To jedno wystarczy, bo ci sieje wiatr. No są leciutkie bardzo. Wow. Jak? Udźwigniesz? Tak, to zrób jeszcze. Mila, pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. Jak? Okej. Okay. Wyzwanie jest takie. Pobiegnij do tego białego i wróć. 3, 4, go! Down, 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 chihuahua. Down, 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 chihuahua. Brawo. Tak jak się nie ma. Uważaj, bo to jest śliskie, Mila, żeby nie wpaść. Daj mi rączkę. Idź tu. Ja idę tu. Trzeba być uważnym, wiesz? To jest śliskie. Ja idę potem. Jaki wielki, jaki. Rafał, widziałeś go? Nie, Jezus, jaki piękny jest! Wow! Ja cię kręcę! Poczekaj, Taniu, już go będę oglądał. Ale super! Jeszcze idę bliżej trochę. Bo tu jest ślisko, naprawdę całe. Gdzie jest ten krawczuk? Tu, jaki wielki, jaki ładny! Ja się chcę! Jest ślisko tu, nie? Uważajcie, jest ślisko. Naprawdę jest ślisko. Gdzie, kochanie? Tu! Wow! Ale mega jest, nie? Jak on to robi? Bliżej mi na zobaczyć. Jak on to robi, że on spadł? Jakie ma oczy fajne.